I dobra, zaczynamy od tych pupilków. Tu mamy stówkę. Tu mamy stówkę. Tu tak samo. Tego nie podkarmimy, bo nie mamy jedzonek. I tego nie podkarmimy, bo nie mamy jedzonek. Ale tu też powinno coś popadać. Poka rękę. Tak wygląda ręka. Jeden skip zmisowany. W sobotę bodajże rano. Ale dzisiaj nad ranem już został kupiony. No i powoli to idzie jakoś. Jednej ulepki jeszcze brakuje w dalszym ciągu. Okej, zaczynamy od siorba. To powinno padać w miarę szybko. Torkowa noc. Dobra, teraz topesz. O, też padł za pierwszym. To ciekawe. No i okej, bez tych dwóch petów, czy tego Lilarysia ubijemy? Powinniśmy. Od razu wam pokażę, na jakim trenerze to robimy. Trener dziewiąteczka. Tu sobie jeszcze odbiorę, bo zapomniałem w sumie od początku streamka. To później zrobię. Twierdzę, muszę skipnąć, ale to zaraz to zrobimy. Ile grzybów na Lilarysia jest z 1K? Nie, no. Raczej powinien szybciej paść. Wiadomo, żeby to było o wiele prostsze, jakbyśmy mieli złapane te dwa pety. Ale coś tam popróbujemy dzisiaj, żeby już mieć to z głowy. Tu jest kwestia uników. Chce się komuś policzyć, ile mam szans teraz? Na niego, bez tych dwóch petów. Bo mi się nie chce wpisywać tak szczerze. No to Venopilo, jak możesz. Dziewiąty trener, siorb setka. I mamy 8 pupili. Ja policzę. Dobra, no to tam. A ja w tym czasie, chociaż nie, czekajcie. Najpierw polecimy dalej, żeby nie było. Najpierw sobie klikniemy to, co pada łatwo. Od razu wbiliśmy level też dzięki temu, więc git. Tu ptasia możemy ubić. Aż 50% albo siądzie, albo nie. No i wszystko jasne, dzięki. Tutaj w to oko też będzie ciężko iść. Z tym trenerem. Oko to już muszę zobaczyć, bo mam niby tych petów. Ale chyba 11 trener jest potrzebny. Te muszę na pewno złapać. Czyli tutaj światło już mamy odhaczone, można by powiedzieć. Dobra, lecimy dalej. Lisowilk. Siadło. 0,52. No, to nie tak źle. Zaraz do niego wrócimy. Dobra. I teraz tego wykijadło też dobrze by było. To powinno też paść w miarę łatwo. Tu raczej nie będzie problemów. Wygląda na to, że ten pancerz jakoś wcale dużo nie zmieniał, że teraz działa na te pety, na tym nowym backendzie. O, 49 tysięcy. O, no i właśnie. Siadło. Na setnych poziomach to bardzo łatwo siada. Czekajcie, zapiszemy sobie może od razu tą walkę. Tylko musimy przejść tutaj. Pokażę wam już te główne przejścia, nie? Te takie ostateczne. Czyli tutaj Rysia, w świetle się jeszcze wstrzymam, bo może w to oko jakoś ogarniemy, zobaczę. Dobra, teraz mamy koguta. Siadło, cyk. No tak, tak, właśnie dlatego ja czekałem z tymi środowiskami. Bo i tak dokarmiłem do setki kilka dni temu. I tak musiałem czekać na kolejny tydzień, żeby to wszystko połapać. Więc no lepiej to zrobić na evencie, nie? A tych jedzonek nigdy za wiele, prędzej czy później się skończą, tak czy siak. Dobra, ten jeszcze padł. I chyba dalej już będzie ciężko. Tym kogucikiem. Letni dzień, tu mamy czwartek. Petak jakoś bardzo nie odstajesz? No, ja tu tych petów... Nie wiem, w sumie jakoś tak się nie napinałem bardzo. Tu niby mogłem iść, chociaż no przejścia niby robiłem normalne. Tylko ten kogut to wyjątek. Bo mi się już nie chciało tego smokiego. Ale ja tutaj bardziej... Jakbyś tam te dwa miał, to masz 0,98. O, no to już jest różnica. Ale dobra, poklikamy i tak. Ja tu bardziej na chillu do tych petów podchodzę, bo widzę, jak to wygląda w dalszym etapie gry. Że na początku tryhardujesz, tak jak na 40, tam byliśmy top 1 i tak dalej. A teraz to już jest RNG. Później ci ktoś nawet free to play dokarmi ostatnie 2 na 200 i może z nim przegrać, także bez sensu. Dobra, Infernixa już raczej nie
pokonamy, tu już trzeba połapać te pety i trochę dokarmić tego. Lecimy tu. Sobota za dnia, o, tego to w sumie mogłem kliknąć wczoraj, no ale trudno. Mniejsza z tym. Dobra, kolejny pad. To jest jesień, to jeszcze troszkę. I czy pokonamy Dziubinga? Chyba siądzie. 18 koła mu zostaje, najmniej. Cała ta gra to loteria? Nie powiedziałbym, że cała, ale no dużo, dużo jest szczęścia niestety. Jak ktoś takiego czegoś nie lubi, no to Shakes nie jest dla niego. Tak naprawdę rozwijając swoją postać, musisz pilnować tego, żeby jak najmniej to szczęście brało udział w tej twojej postaci, że tak powiem, w tych walkach, nie? Żeby to rozwijać w taki sposób, żeby być jak najmniej podatnym na to szczęście. O, może w ten sposób. Czy ryby nie rozwalę? Nie wiem w sumie, czy chcę tak daleko iść. Niby jeszcze mógłbym spróbować. Dzięki za follow, Walancik. Ryba to jest niby woj, ale ja tu już nie mam tych petów połapanych, to może być problem. Sprawdź procenty, to zaraz, to już na koniec. A chcecie się policzyć pilol? To możesz policzyć. 66 siedmiornica i mamy 9 petów. No i trener wiadomo, dziewiątkę. Każdemu jest łatwiej na owce demonów. No, być może już niedługo, zobaczymy, co tam zmienią. Szkoda, że tego koguta jeszcze tu jednego nie ubije, ale chyba nie ma opcji. Okej, tu sobie łapiemy, tutaj cyk, no i dobra, zostaje ten Lilaryś tak naprawdę do pokonania. 50% zamiast 25%? Nie no, to by było zbyt przesadzone. Ale tak szczerze, myślę, że ruszą do 33% to. Ja to nagrywam, w sensie, bo to chyba poleci na YouTube'a, nie wiem, jeszcze zobaczymy. To już będzie na pewno po tym, jak się dowiemy, co z tej bety, co tam oni zmienią, więc ciekawe, że się moje przewidywania sprawdzą. Ale tak mi coś się wydaje, że to odrodzenie zwiększą na jakieś tam 30% albo 33% właśnie. No i siedzi. Zobaczcie, na chillku te przejścia są robione. Tu jeszcze moglibyśmy na spokojnie mieć trenera większego i tak dalej. Nie ma problema. 4% do dziwo? Ty, poważnie? Mogę coś jeszcze poklikać tam. No to jest niby wojownik, więc tam uniki wchodzą w grę, ale... Dobra, to wam też pokażę zaraz. Okej, tu zobaczcie, ile tych jedzonek nam się odłożyło, ale to dobrze, jedzonek nigdy za wiele. Prędzej czy później wyjdziemy na zero z nimi. A nawet jak nie, to jak już będziemy mieć wszystkie pety nakarmione za 5 lat, kappa, to wtedy będzie już można zbierać na podchleg robienie. Na spokojnie. Tak, no ale właśnie dziwne, bo 4% to on powinien paść po chwili tak naprawdę. No ale dobra, możemy jeszcze po... Czemu mi się zmieniło to? Jakiś błędzik się tutaj wkradł do naszej gierki ukochanej. Dziwne. Nie zdarza się na co dzień takie coś, żeby jakieś błędy były. Dobrze, że na becie będzie grzybiarz wyłączony? Nie, no przecież wiadomo. Raczej nikt by nie chciał kupować grzybów na serwerze, po którym, w sensie na którym tam po dwóch tygodniach zostanie postać usunięta. Trzymaj się, szczurek. Ty, no to 4% jakieś takie małe. Są pojeby. No tak, ale... Nic to nie zmieni, o, powiem tak.
Żeby wygrać nawet beta serwer? Może. Kurde no, nie wiem o co chodzi. Ten Lilaryś nam chyba szybciej pada, na niego było 0, tam 30. Pilot mnie chyba zrobił w bambuko. Masz 1%, a nie 4? A, czyli pilot mnie oszukał. Ale 1% to też nie tak mało. Wiecie co? Siemanko Adix. Może ja to sobie po prostu sam policzę. Coś tutaj wam nie ufa. Prawdę mi 4 pokazało. Okej, okay, rozumiem. A zaznaczyłeś w ogóle new backend? Czy tam backend, jak zwał, tak zwał? W lewym górnym rogu. Bo to też jest dość istotne. A, no właśnie, nie włączyłeś. Dobra, dobra, już sobie to samo ogarnę. 66 level mamy w tej siedmiornicy. Ile mam petów na poziomie setnym, to 0. Na 200 0. Ile mam tu złapanych? 9 chyba było, tak? Tak, dokładnie. Gladiator 9. Dobra, i teraz mamy tak. Pyk. To jest to. Środowisko, cyk. I sprawdzamy. Siema, czy dam jakieś rady, jak grać free to play? Gibbontri, nie mam jakichś super rad, bo ja akurat free to play średnio umiem grać, ale chyba w piątek wleciał na kanał film Strategie dla graczy free to play. Polecam sobie zajrzeć, bo dużo ci się może rzeczy przydać, bo tam są takie uniwersalne rady. 1,15%, no to kurczę, nie tak mało. Dobra, no popróbujemy jeszcze trochę. Nie będę tu wydawał nie wiadomo ile, bo on i tak padnie prędzej czy później, ale... New errors? No padnij, proszę. Nie, lochów dzisiaj nie. Na lochy jeszcze nie mam jakoś dużo procentów, wiesz? Lochy to myślę, że w środę może nagram filmik z lochów na tym woju. Bo wtedy trochę tych petów połapiemy. O raz, a dwa... no nie, 20 koła. No, a mówię, a później już fajniejsze procenty będą, to się więcej zrobi po prostu. A nie tak jak ostatnio na odcinku z Woja. Jeden loch chyba. Czy tam dwa, nie pamiętam już. Nie wiem Wazon, to musisz Heizera pytać. Przecież to on wymyśla. Ile masz kont w ogóle, na ilu grasz, o to mi chodzi? W tym momencie na 4. Te, co tutaj widzisz, z timerem, no i wojownik. Dobra, jeszcze ze 100 grzybków, powiedzmy 115 do równej liczby i kończę, bo nie ma sensu. Ale dziwne, że to tak coś nie siada. Ale Osiak to przecież nie jest moja gildia. Ale tam z tego, co widzę póki co, to chyba jest 10 osób na Discordzie tej gildii, czy tam 15, to jak będziesz chciał, to napisz po prostu. To cię dodadzą. Zero jest równe, w sensie... A, o to ci chodzi. Nie. Nie zero akurat. W sumie to by się ten expik przydał, bo może byśmy zawki dobili level następny, to też dobrze by było zrobić. Osiem koła, nie no, nie wytrzymię zaraz. No cóż, jak pech to pech.
225. To jest dosłownie jeden uniczek więcej, albo nawet nie unik, tylko jakiś krytyk więcej, mocniejszy cios. Co za nobas? Nobas, nobas. Dobra, ostatnie 15 prób. Ostatnia. No niestety, nie oddało, ale to nic. Kiedy jest w ogóle ryba do złapania? Muszę zobaczyć. No widzisz, odpowiedział ci na pytanie, Osiak, bardzo szybko. Nie, oczywiście to taki żarcik, nie? Niedzielna noc. O kurwa, to dzisiaj w sumie. To można by już go złapać. Nie przemyślałem tego. Dobra, to jeszcze trochę. Ja myślałem, że on gdzieś w piątek jest, czy coś takiego. No klikam, klikam, spokojnie. Jeden pasek gawki wywal, to może jedzonka polecam, ale przecież już nie nakarmię siedmiornicy. Już jest dzisiaj na maksa. Dzięki za follow, NRG1029. Czemu nie grasz już Wojem, Berkiem i DH? 500 level był celem? No, można tak powiedzieć. Ktoś mi podsunął taki pomysł, żeby na niektórych kontach, na których nie chciałem kontynuować, dojechać po prostu do 500 i zostawić, żeby ładnie wyglądało. No i tak zrobiłem. Czemu tu w ogóle nie leci następna nuta? Kurde, coś się Song Request zbugował. Ty, Stream Elements mi nie działa. Mam biały ekran, jak odpalam. Czekajcie chwilę. No, czompa na początku musisz karmić. No dobra, teraz działa już. I dlatego też, że serwery były tam takie średnie. W sensie, niestety, ja mam manię bardzo dużą. Siedzi, mamy to, dobra, S. 48 grzybów więcej wystarczyło wydać. Kappa. Ja mam taką manię niestety cyferkową i tamte konta nie były na okrągłych serwerach, więc mi się nie chciało tam grać. I teraz sobie startuję tylko na okrągłych. No ale jak ktoś jest jakiś chory jak ja, no to tak ma niestety. Zam odpadając na twoje pytanie jeszcze, waliancik. Dobra, pokażę wam to zaraz. To sobie go od razu dzisiaj złapiemy. Tylko jaka to jest lokacja? Dzięki za follow, Dudi. Po górze cienistej skały. To w sumie może najpierw te walki wam pokażę. Tu jakiś portalek. 20 maja, czyli 2 dni temu o 11. Możemy obczaić. Ale to końcówka, to wiadomo, że padło bez problema. Teraz W60 tag i zwiad będzie grany. Dokładnie, taki jest plan. Okej, okay, zobaczmy tego wykijadło. Możemy trochę przyspieszyć.
tu tych uników bardzo dużo, ale to standardzik. Pokczam walka. Tak wyglądają właśnie walki zwiadowców. Jeszcze na w pupilach to tam pół biedy, ale na jakichś wysokich levelach to... Dobra, lecimy dalej. Kolejna walka zwiadowców. Tu chyba jeszcze gorzej będzie. Tym siorbem jest ciężej. Zwiad TF. Będzie zwiad, obiecane zostało. Nie no, ale naprawdę, mam teraz ochotę tym zwiadem pograć. Tu nawet krócej. Bo nawet to będzie spoko, że będziemy mieć na W50, W55 i W60 będziemy mieć trzy podstawowe klasy, te takie OG, które wychodziły jak gra startowała. To też będzie spoko. Nie, na W56 nie, może tam chwilkę for fun, ale tak na dłużej to nie. Dobra, i teraz zobaczmy tą rybkę. Też pewnie uników dużo. Patrzcie, jakie te hitki w ogóle śmieszne. OG to jest DH? Ta? Skoro tak mówisz. No, ledwo, ledwo. Ale dobrze, dobrze, że się udało. Złapiemy go od razu. I co my tu mamy? I tyle. Resztę już muszę na tygodniu połapać. Żeby to jakoś wyglądało. Mówię, troszkę awki nam poszło na tego raz słońca. Ale złapany. Wymieniamy eku i lecimy. Po górze cienistej skały, tak? Mam nadzieję, że złapiemy, bo jak nie, to będzie lipa. Tu jeszcze w kuźni coś trzeba rozmontować. Czy będzie jutro stream z bety? Będzie, o 18. Trzymaj się, świnki. Czy wytłumaczę, czemu epiki ze wszystkimi cechami są gorsze od takiego epika, co ma 3 staty? No bo epik, co ma 3 staty, daje ci... po prostu więcej 3 głównych stat, nie? Od każdego złapanego musisz złapać Baby Driver. Mówi ten, co dobił DH 500 level, to tylko dla widzów zostało zrobione. Kurde, jaki tu jest? Bo znowu zapomniałem. Jest, po górze cienistej skały, dobra. No, a to dziwne właśnie, że ich nie było. Ale za to Kakir wpadł na streamka. Więc się trochę zrównoważyło, można by powiedzieć. Wrócę na DH, jak go zbufują. Nie, raczej nie. W sensie, jak będzie fajny i grywalny, to poklikamy sobie na nim na pewno. Na jakimś innym serwerze. No ale na tego, co mam teraz, to nie ma sensu wracać. Bo przecież już tam tyle, żeśmy awki nie robili i tak dalej, że... To takie pointless trochę. Tam było to po górze cienistej skały, ale... Jakiś itemek był, więc bez sensu. I dobra, tu mi od razu, okej, to już mamy koguta w sumie też na fulla. Dobra, to nie wyszło tak źle, trochę tych jedzonek mamy. Dawaj nowych elevator. Tak, Halox, ale mówię, że tam był itemek, to by nam jajko nie poleciało. Może zrobimy coś takiego, Krypcio. Ale to się zobaczy jeszcze. Okej, pierwszy pasek poleciał. A, tom miałem skipnąć. W sumie skipnę od razu za pamięci. Ile tutaj mam? Tu jeszcze nic. Kwaterki sobie odpalę, tylko mi brakuje 5000 kamienia. W sumie możemy poatakować kogoś. Wątpię, że go zbufują do czasu elevatora. Nie, to nawet nie chodzi o buff, tylko po prostu przetestujemy, jak sobie DH poradzi, nie? Robiliśmy coś takiego w tym starym elevatorze. Chyba tam był wtedy Berek, Paladyn. Można coś ogarnąć. Zawsze to jakiś kontencik. A
A nie mam pojęcia, Kakir. Tego to już nie wiem. Wątpię raczej. Ale kto wie. Zobaczymy jutro, jak będzie odliczanie na mapie miasta, to znaczy, że tak, a jak nie będzie, no to... To znaczy, że nie. Nie strzał w ryj, nie będzie, bo nie ogarnę. Na W57 może. Bo ja nie dam rady streamka zrobić w piątek po prostu. A to by trzeba na streamku, żeby ludzi pozapraszać i tak dalej. Więc musimy to przerzucić. Ale ja nie mówiłem, że to będzie na W56, więc... Trzymaj się, Pilol. O, jest, dobra, mamy to. Siedzi. W sumie to można też walki porobić, tylko tu widzę, że dostaliśmy jakiegoś szefa. W sumie to można by spróbować... Tą wodą go, tak szczerze. No, dobra, nieważne. Tego to ogniem chyba machniemy, dokładnie. Tego spróbujemy ziemią, nie siadło. Kurde, tu strasznie... No ale co zrobić? No, w sumie nie tak źle. Ale dużo osób już połapało w tamtym tygodniu te pupilki, dlatego tak to teraz wygląda.